Dedykowane instalacje gazowe montowane w nowych samochodach często powstają z wykorzystaniem seryjnych uniwersalnych komponentów. Jak trzeba je dostosować, ile to trwa i kto do kogo przychodzi pierwszy z propozycją współpracy? Odsłaniamy arkana tworzenia systemów LPG pod kątem konkretnych modeli. Dedykowana instalacja gazowa to w dużej mierze standardowy układ sekwencyjnego wtrysku gazu, tyle że dostrojony do potrzeb i możliwości jednego modelu samochodu. Wtryskiwacze są dobrane pod kątem optymalnej wydajności, a sterownik wyposaża się w mapę wtrysku precyzyjnie dopasowaną do charakterystyki pracy danej jednostki napędowej. Dzięki temu montażysta nie musi niczego kalibrować. Wystarczy, że mechanicznie zamontuje wszystkie podzespoły i podłączy je, a skonfigurowana przez producenta elektronika zrobi swoje. Kto do kogo pierwszy się zgłasza? Producenci instalacji gazowych starają się zainteresować importerów samochodów swoimi produktami, ale bywa, że z inicjatywą pierwszy wychodzi producent aut. Widzi bowiem, że dołączenie systemów LPG do oferty mogłoby poprawić wyniki sprzedaży. Właśnie pod kątem największego popytu wśród klientów wybiera się silnik do konwersji. Nie bez znaczenia jest też łatwość opracowania odpowiedniego rozwiązania, które nie będzie generować problemów technicznych w przyszłości. Opracowanie dedykowanego kitu i sposobu montażu trwa kilka tygodni. Jeżeli silnik ma bezpośredni wtrysk benzyny, potrzeba więcej czasu. Następnie odbywają się testy drogowe, podczas których nowe rozwiązanie sprawdza się w praktyce. Jeżeli silnik jest znany producentowi systemu LPG, testy są krótsze. Jednostki nowe wymagają dużych prób, liczonych w dziesiątkach tysięcy kilometrów. Gdy auto pomyślnie je przejdzie, rusza produkcja dedykowanych zestawów. Serwisy dealerskie, w których zazwyczaj dokonuje się montaży, otrzymują wszystkie podzespoły potrzebne do przeprowadzenia konwersji, a także szczegółową i przejrzystą instrukcję montażu. W zestawie są dobrane do konkretnego modelu samochodu i silnika komponenty montowane pod maską, docięte na odpowiednią długość przewody, ukształtowane wsporniki, złączki, opaski i nakrętki, a także zbiornik z osprzętem i wlew LPG. Wszystko szyte na miarę, dzięki czemu konwersja przebiega sprawnie, a każdy egzemplarz wygląda tak samo, co ułatwia późniejszy serwis. Zadaniem dealera jest tylko montaż i sprzedaż. A co dzieje się z samochodem z dedykowaną instalacją po zakończeniu okresu gwarancji? Czy kierowca musi nadal odwiedzać autoryzowany serwis? Czy też może serwisować instalację LPG w dowolnym warsztacie? To zależy od producenta samochodu. Jedni życzą sobie zablokowania sterownika i dostępu do jego nastaw, inni tylko zastrzegają, że w okresie obowiązywania gwarancji konieczne jest odwiedzanie autoryzowanej stacji obsługi, ale system ma ogólnodostępne złącze diagnostyczne. Szczegółowe warunki obsługi gwarancyjnej zawsze ustala producent samochodu. Fakt, że koncerny samochodowe wyposażają fabrycznie nowe auta w instalacje gazowe, potwierdza zaufanie do producentów tych systemów i ich jakości. Przede wszystkim firmy motoryzacyjne dostrzegają końcowe korzyści dla nabywcy pojazdu przystosowanego do zasilania LPG. Warto także odnotować wciąż rosnące zainteresowanie Polaków zakupem nowego auta od razu wyposażonego w instalację LPG.